Celem dzisiejszego spotkania, drodzy Państwo, jest uroczyste podpisanie listu intencyjnego w temacie powstania nam przez Zamczą Zamkowy Książ w Centrum Powitalnego, w skrócie nazwanego Welcome Center, ale posługujemy się również tą nazwą polską brzmiącą, czyli Centrum Powitalne. Mamy szansę pozyskać wiedzę i wsparcie intelektualne środowisk, osób, naukowców, którzy po prostu się na tym znają. Na tym, co jest sensem książka, całego zespołu, wielu miejsc na Dolnym Śląsku, czyli historia, czyli dziedzictwo, czyli próby połączenia wyzwań cywilizacji XXI wieku z wszystkimi przewagami i deficytami, z po prostu materią niezwykle delikatną, wrażliwą, jaką jest zabytek, kultura, emocje z tym związane, bardzo na Dolnym Śląsku wielowątkowy, złożony. Ale drugi aspekt, nie wiem, czy nie jeszcze ważniejszy, to jest jakby nawiązanie, takie powiedziałbym, szerszej, jak rozumiem, współpracy, czy też stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi wrocławskimi, a Zamkiem Książ, Wałbrzychem, aglomeracją wałbrzyską. Dopiero w ubiegłym roku zdaliśmy sobie sprawę z wagi, znaczenia miejsca, w którym można uformować ruch turystyczny tak, żeby rzeczywiście turysta wchodzący do zamku wiedział, w którym miejscu ma się poruszać. Jest to dzisiaj tak naprawdę świadectwo dziejów i konieczność, żeby taki obiekt jak Centrum Powitalne powstał, żeby rzeczywiście ten ruch turystyczny odpowiednio formować. Natomiast ubiegłoroczna konferencja, pamiętajcie, ogroda, która odbyła się w zamku w październiku, dała nam nowe myślenie na temat jakby tego, jak ten obiekt powinien wyglądać. Ten obiekt powinien łączyć funkcję nadrzędną, czyli rzeczywiście Centrum Powitalnego z funkcjami niemalże wizerunkowymi naszego miasta, ale również ma uprzyjemnić wszystkim turystom obecność na zamku. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę rozpoczynamy tą procedurę projektową. Moją intencją, którą też określiłem w momencie, kiedy rozpoczynałem tutaj swoją funkcję prezesa zarządu, było takie, żeby w ciągu najbliższych, czyli w ciągu mojej kadencji trzyletniej, taki obiekt powstał. Pawilon będzie się mieścił na przedzamczu, niedaleko fontanny, jeśli Państwo znacie tutaj topografię naszego zamku, czyli vis-a-vis fontanny jest taka zatoczka parkingowa, obok są piwnice dawnego browaru i piekarni. Na tych fundamentach chcemy postawić nowy obiekt. Będzie to okolice skarpy przy Alei Lipowej.